Kochany, tutaj pani Agnieszka z Antosiem. Antosiu, popatrz się, nasz wolontariusz dzisiejszy i dzisiaj zabawa. Oczywiście to jest dalsza część naszego działu o przyrodzie, o roślinkach, o drzewach, biedroneczkach i innych stworkach leśnych, które mieszkają też między nami, nie tylko w lesie, ale tutaj gdzieś na polanach, w parkach i tak dalej. I dzisiaj zabawa będzie dotyczyła ptaszków. Ptaszki te możemy spotkać w mieście, no ale przede wszystkim w lesie. I tak, mamy dzięcioła, mamy kosa, mamy wronę, wróbelka i gołąbka. I na podstawie odgłosów, które wydają, Antoś będzie danego ptaszka karmił. My tutaj mamy strzałki nerfa, nie mamy jedzonka jakiegoś specjalnego, ale możecie wykorzystać wszystko, nawet watę na przykład, albo jakąś kaszę. Albo klaszki Lego. Tak, i to uczy fajnie motoryki małej rączki. Antoś, podasz mi ten telefon, co leży. Będziemy zaczynać. Nie wiem, może spróbuję tak trzymać tą kamerę. O, może jest lepiej, bo ciężko mi jakoś. Dobra, to Antek, przygotuj się. I uwaga, pierwszy odgłos, najpierw pozwól dzieciom. Zgadłeś, dobra? Czy już wiecie, maluchy? Myślę, że odgadliście. Antoś, kto to był? Gołąb. Proszę bardzo, nakarm gołębia. Świetnie. Kolejny odgłos. Uwaga. Dajemy szansę dzieciakom. Tak, tak? Antosiu, kto ćwierkał? Kos? Nie. Jeszcze raz. Dobrze, wróbel. Proszę, nakarm naszego wróbelka. Super. Uwaga. Czekamy. Co to może być? Uwaga. Jesteśmy w lesie i ktoś tak stuka, puka. Antek, nie rób. Tata był? Wróbel. Nie, dzięcio. Dzięcio, oczywiście. Nakarm dzięcioła. Uwaga. Kto nam tak uroczo śpiewa? Często go słyszymy w mieście. Wiecie, dzieciaczki, czy nie wiecie? To jest kos! Antoś, nakarm kosa. Kos, brawo! I uwaga, ostatni ptaszek. Kto to? Gra! Trochę tak. Wrona. Dobrze, wrona. Nakarm. Super. No, uwaga. A to kto? No przyjdź do mnie, to przeczytasz. Kto tak śpiewa? Kto tak śpiewał? No? Kos! Nakarm ptaszka. Nie, powiedziałeś coś na S. No, nakarm. Uwaga. Ostatni ptaszek.
Oć. Raz. Antek, co to? Wróbel. Super. Nakarm wróbelka. Dobra, kochani. To byłoby na tyle. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę podłapałyście, co za, które ptaszki jak śpiewają.